który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego Syna umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. List do Kolosan, 1:13-14 wersetu. Ktoś kiedyś napisał, autorzy największych w historii bestsellerów, filozofowie, polityczni wizjonerzy i biblijni ewangeliści obiecywali swoim czytelnikom wybawienie od zła. Tak, w Biblii poselstwo zbawienia jest na pierwszym planie. Jednak nie jest to jedyny powód, dla którego Słowo Boże jest tak często czytane. Wielu ludzi odkryło, że w Biblii można znaleźć radość i siłę oraz wskazówki dotyczące wszystkich sytuacji życiowych. Najważniejsze jest to, że ta książka wprowadza nas w relację z Wszechmogącym Bogiem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. To decyduje o aktualności Biblii i odróżnia ją od innych książek. Jeśli chodzi o zbawienie, nawet największe osobistości w historii ludzkości nie były w stanie zrealizować swoich zbawczych zapowiedzi. Jedynie w Jezusie Chrystusie zbawienie stało się faktem, którego mogła doświadczyć i potwierdzić niezliczona rzesza chrześcijan. Zostali oni uwolnieni od wszystkich win i grożącego im wyroku Sądu Bożego. Oni również dowiedzieli się, że nie podlegają już więcej obcym i strasznym mocom szatana. Wszystko to stało się za sprawą Boga przez Jezusa Chrystusa, Jego Syna umiłowanego. Jak został nazwany w dzisiejszym wersecie biblijnym? Oczywiście, to zbawienie nie dokonało się za darmo. Sam Syn Boży złożył za nie okup, gdy umarł w zastępstwie za grzesznych ludzi na krzyżu Golgoty. Kto wie, że oprze się na Nim i Jego ofierze, zostanie na wieki zbawiony.